Witajcie kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowa Lego, a ja zapraszam Was na kolejną recenzję na moim kanale. Dzisiaj zestaw o numerze 76, 202 i mech Wolverina. Zestaw, który był bardzo, bardzo mocno wyczekiwany, zestaw, który był lekko opóźniony razem z innymi dwoma mechami, które wyszły z tej serii. No ale cóż, 142 elementy, 45,99 katalogowo i przede wszystkim wyczekiwana bardzo długo figurka Wolverina. No cóż, nie pozostaje nic innego jak tylko otworzyć to małe pudełko, złożyć zestaw i zrecenzować Wam tego mecha, także zapraszam. Dobra, pudełko przed nami, tak ono się prezentuje. Front widzieliście wcześniej, tak prezentuje się tył tego pudełka Wolverine tutaj oraz jego mech. Jest jedna plomba, więc trzeba ją otworzyć, co nie będzie łatwo, bo jakość tych małych pudełek jest dość słaba i one są takie, można rzec, wręcz papierowe, więc nie stawiają jakiegoś oporu i ciężko czasami je otworzyć, ale tutaj się udało w miarę szybko. Pudło idzie na bok, jest instrukcja oraz aż trzy woreczki, które są nieponumerowane. Ja zabieram się za składanie, zostańcie ze mną. Moje odczucia co do mechów, jak co po niektórym z Wam jest wiadome, no nie są pozytywne, nie przepadam jakoś za nimi, ale też im więcej ich mam w ręku i składam, tym coraz mniej narzekam. I tutaj narzekać chyba nie będę, bo dostajemy faktem niewielkiego mecha, ale za to dostajemy mecha Wolverina, dostajemy figurkę Wolverina. No i sam mech tutaj wydaje mi się, że jest najciekawszy z tych wszystkich, które dostaliśmy w tym rzucie mechowym Marvela na ten rok, albo tą część roku. No cóż, zajmiemy się najpierw mechem, a później zobaczymy, jak wygląda Wolverine. No dobra, mech prezentuje się w taki sposób i jest, przyznaję, że czadowy. Oczywiście robotę tutaj robią te szpony, które są naprawdę ogromnej wielkości i no nadają temu zestawowi taki mocny, mocny klimat. Wygląda to naprawdę świetnie i przy ustawieniu odpowiednim możemy sobie naprawdę zrobić fajne pozy i kombinować praktycznie dowolnie, jeżeli chodzi o ustawienie i jakieś tam figury, które można wykonać tym oto mechem. No ale przejdźmy do tego, co jest dalej. Sam mech, jak wszystkie inne, porusza się bardzo sprawnie. Można go ustawiać w wiele kierunków, pozycji, także z tym nie ma problemu. Co jest dużym plusem, oprócz już wspomnianych przeze mnie tych szponów, a no to, że dostajemy dwa nadrukowane elementy. I to nie takie słabe, bo jednym z nich tutaj jest część pasa, który jest całkiem ciekawy, no i jakby nie było, dostajemy tutaj X-a, no ale tutaj dostajemy na korpusie, na piersi tego mecha, dostajemy takiego X-menowskiego X-a, więc ładny bardzo nadruk, prosty, aczkolwiek bardzo fajny, no i super, że takie coś się pojawiło, nie ma tutaj żadnych naklejek. Żeby dostać się do środka, no to musimy sobie odchylić ten oto korpus, wkładamy figa i lecimy z zabawą. Kolorystycznie również wygląda to wszystko fajnie, żółty, granatowy oraz ta wstawka na czerwony pas. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tak się prezentuje mech Wolverina, a teraz lecimy z figurką. Wolverine już przed Wami, no ja ogromnie się cieszę, że on jest w moim posiadaniu, naprawdę wygląda bardzo dobrze, aczkolwiek jeżeli chodzi o torsik, może za dużo się nie dzieje, raczej o nóżki, bo nóżki nie są zadrukowane w ogóle, jak zobaczymy sobie z jednej i z drugiej strony, nie jest nic tutaj zadrukowane. Torsik z kolei mamy pas w kolorze czerwonym, który jest odwzorowany również na mechu. Mamy tutaj tors bez rękawków żadnych, czyli mamy tutaj odkryte ramiona, są niebieskie rękawice oraz oczywiście szpony Wolverina. Z tyłu wygląda to w ten oto sposób, kontynuacja po prostu nadruku z frontu, jeżeli chodzi o torsik. No i odlew maski Wolverina kozacki, świetnie to wygląda, tak to się prezentuje, a po zdjęciu
maski, mamy tutaj wściekłego Wolverina w takiej pozycji i prezentującego się w ten oto sposób. Druga strona natomiast wygląda tak, w takim rynsztunku X-menowskim, powiedzmy, z okularami. Bardzo ładnie to się prezentuje, bardzo mi się podoba. No i Wolverine chyba jest tym moim ulubionym mechem oraz tą ulubioną figurką z tego rzutu. Co wy myślicie na temat tych mechów i całej tej serii? Który z tych mechów jest waszym ulubionym? Czy zamierzacie zebrać całe trzy mechy, czy tylko jakieś pojedyncze zestawy wybrane z tego trzy paku mechów? Dajcie znać w komentarzach. My oczywiście widzimy się już niebawem. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcji i cóż, widzimy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!